Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym Wam podać specjalną mantrę, która ma efekt piorunujący dla oczyszczenia mieszkania, wyrzucenia wszystkich duchów, larw astralnych, złych bytów itd., itd., etc., etd. Robię ten film w związku z pewną osobą, która miała w swoim mieszkaniu nieprzyjemny zapach. Mimo że sprzątała mieszkanie, mimo że czyściła dane miejsce, pewna nieprzyjemna woń utrzymywała się w tym mieszkaniu. Także po prostu stwierdziliśmy, że jest tam byt, który po prostu jest niedobry w tym mieszkaniu, dlatego po prostu trzeba go było wyrzucić. Dlatego właśnie tą mantrę zacytuję osobiście, a pod spodem w opisie pod filmikiem będzie po prostu mantra spisana, że możecie po prostu ją sobie przepisać. Ja tutaj kilkakrotnie powtórzę tą mantrę, żebyście mniej więcej wiedzieli, jak to brzmi, jak trzeba po prostu tą mantrę robić. Tą mantrę intonuje się 20 minut, trzymając w prawej ręce szklankę zwykłej wody. Po skończeniu 20 minut intonowania, powtarzania tej mantry, woda, która jest w szklance, służy do skropienia naszego całego mieszkania. Począwszy od pokoju sypialnego, kuchnia, można skropić i również i łazienkę, jeżeli ktoś chce, może skropić salon, tam gdzie przebywają goście. I po prostu dzięki właśnie tej wodzie, tym kroplom tej wody, po prostu nasze mieszkanie się oczyści. Ta właśnie mantra piorunująca na oczyszczenie naszego mieszkania brzmi w ten sposób. Hut, bret, pichas, hada, jas, jas, mar, matrataha, duradev, palayante, dat, tarejam, namamitam, muć, muć, hum, fat, swaha. Jeszcze raz powtórzę. Hut, bret, pichas, hada, jas, jas, mar, namataha, duradev, palayante, datareyam, namamitam, muć, muć, hum, fat, swaha. But, bret, pichas, hada, jas, jas, mar, namatrataha, duradev, palayante, datareyam, namamitam, muć, muć, hum, fat, swaha. Właśnie dzięki tej mantrze możecie bardzo precyzyjnie, bardzo dobrze oczyścić wasze mieszkanie. Także skrapiając już tą wodą miejsce, gdzie przebywacie, wszystkie duchy, które tam się zgromadzą, są po prostu już oddalone, one po prostu odchodzą same z tego pomieszczenia. To jest właśnie specjalna mantra, którą mi przekazano z Indii. I właśnie dzielę się z Wami właśnie tą wiedzą, ponieważ na terenie Polski i nie tylko Polski, również w innych częściach świata również były prowadzone wojny, a szczególnie nasz kraj, Polska, była narażona właśnie wielokrotnie na wojnę. No niestety, drodzy kochani, wielokrotnie dużo duchów znajduje się w pomieszczeniach, w starych domach, w starych mieszkaniach i również jeżeli ktoś zbudował na jakimś wzgórku nowy dom, również były prowadzone bitwy w dawnych czasach, nie tylko w tych czasach teraz niedawnych, pierwsza, druga wojna światowa, ale i wcześniej były prowadzone konflikty i po prostu te dusze tam sobie siedzą na wzgórzach, w lasach itd., itd. Tak, żeby po prostu oczyścić nasz dom, żeby mieć spokój, żeby nie mieć jakichś koszmarów nocnych, no to właśnie to polecam Wam tą mantrę, ja ją jeszcze przepiszę pod YouTube i po prostu możecie ją sobie przepisać. Także dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.